Cześć, witam Was w moim kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla Was drugi odcinek kury domowej. W tym odcinku pokażę Wam aż dwa super przepisy na zimowe napoje. Zrobimy rozgrzewającą herbatę i pyszne pierniczkowe latte. Jeżeli postanowicie wypróbować te przepisy, to koniecznie podzielcie się swoim zdjęciem napoju na Instagramie i oczywiście pamiętajcie o hashtagu kura domowa. Zanim jednak zaczniemy, chciałam Wam przypomnieć o poprzednim filmie z tej serii, także jeżeli chcecie go obejrzeć, to koniecznie zaczekajcie do końca, będzie umieszczony w karcie końcowej. Najpierw zajmiemy się herbatą, której ja osobiście jestem ogromną fanką. To będzie idealna propozycja na chłodne wieczory. Będzie bardzo aromatyczna i rozgrzewająca, a to wszystko za sprawą jej składników. Do jej przygotowania będziemy potrzebować wody, czarnej herbaty liściastej, pół pomarańczy i kilku plasterków imbiru, czterech nasion kardamonu, kilku goździków i około 3 lasek cynamonu, brązowego cukru, opcjonalnie możecie użyć miodu i pół łyżeczki cynamonu. Zaczynamy od rzeczy najprostszej na świecie, czyli zagotowania wody i parzenia herbaty, także to też zrobię. Mam tutaj przygotowaną, tak jak Wam mówiłam, herbatę czarną liściastą, także wsypuję ją do pojemnika i zalewam wodą. Kiedy herbata jest już zaparzona, wyciągamy liście i teraz dodajemy wszystkie składniki, czyli kardamon, trochę goździków, teraz czas na pomarańcze, więc wrzucam 2 plasterki i z 3 plasterki, no dobra, może 4 imbiru. Teraz dodaję cynamon, pół łyżeczki i mieszam. Teraz, żeby sobie ją troszkę dosłodzić, dodaję tak jedną płaską łyżkę brązowego cukru. Możecie też dodać miód, ale musicie odczekać chwilkę, żeby herbata wystygła, bo wiadomo, że miód gorąca nie lubi i traci wtedy wszystkie swoje właściwości. Teraz wystarczy odczekać kilka minut, żeby herbata się przegryzła i gotowe! Dopijam herbatę, a zaraz pokażę Wam prawdziwy hit dla wszystkich kawoszy, czyli pierniczkowe latte. Do przygotowania takiej kawy będziecie potrzebowali szklanki cukru i szklanki wody, łyżeczki ekstraktu z wanilii, łyżeczki mielonego imbiru, a także łyżeczki cynamonu. Do tego łyżeczka rozpuszczalnej kawy lub takiej, którą wolicie, około 100 ml mleka. Natomiast do dekoracji będziecie potrzebowali bitej śmietany, którą będę ubijała sama, ale Wy możecie skorzystać z takiej w sprayu, a także posypki i ja również będę używała takiego brokatu w proszku. Na początku zacznijmy od przygotowania syropu pierniczkowego, który później dolejemy do kawy. Fajne jest w tym przepisie to, że będziecie mogli zrobić tego syropu więcej, a następnie przechowywać go w lodówce nawet do kilku dni, także będziecie mogli cieszyć się taką kawą bardzo, bardzo długo. Na początku do garnka wlewamy wodę, dodajemy cukier i wszystko doprowadzamy do wrzenia. Następnie dodaj suszony imbir i cynamon. Gotuj na małym ogniu, cały czas mieszając przez około 10-15 minut. Garnek zdejmujemy z ognia, następnie dodajemy ekstrakt z wanilii i odstawiamy całość do schłodzenia. Teraz będziemy ubijać śmietanę. Oczywiście możecie skorzystać z takiej gotowej, ale zrobienie takiej domowej jest bardzo proste. Wystarczy, że będziecie mieć śmietankę 30 albo 36%, a wlewacie ją do miski, następnie mikserem najpierw przez 30 sekund na małych obrotach, a później aż do stężenia na tych najwyższych. Teraz wystarczy połączyć wszystkie składniki w pyszną pierniczkową latę. Zaczynamy oczywiście od zaparzenia kawy. Następnie do kawy dodaję mleka. Oczywiście możecie wcześniej je spienić, natomiast ja wolę takie zwykłe. Mój syrop jest już schłodzony, także jest gotowy do użycia. Dodam tak 2 łyżeczki. Teraz na wierzch dodaję bitą śmietanę, teraz całość posypuję złotym brokatem, a na koniec dodaję cukrową, ozdobną posypkę. Moje pierniczkowe latte wygląda naprawdę świetnie. Myślę, że będzie idealną alternatywą dla tych kaw kupionych w kawiarni. To już wszystko w dzisiejszej kurze domowej. Koniecznie dajcie znać, czy wolicie kawę, czy herbatę. Koniecznie pamiętajcie o tym, żeby dać pod tym filmem łapkę w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Oczywiście w opisie czeka na Was mój Instagram, Facebook, także serdecznie Was tam zapraszam. Do zobaczenia w następną sobotę. Cześć! Cześć!